czas, także przechodzimy do trzeciej prezentacji. Tomasz Wróblewski, tam siedzący. Zapraszam Cię bardzo. Cześć, witam wszystkich. Cieszę się, że mogę tutaj być. Postaram się być szybki, bo już czuć człowiekiem tu w sali, więc... Postanowiłem, że będę mówił o brandingu personalnym. Myślę, że dożyliśmy takich czasów, kiedy niestety, albo stety, to już wybór należy do nas, każdy z nas staje się marką. Każdy, kto chce sprzedać jakiś produkt, a my świadczymy usługi, czy tu są graficy, czy informatycy, programiści, wszyscy z nas świadczą jakieś usługi. Każdy z nas chciałby wypromować siebie, chciałby, no myślę, że takie jest założenie, prawda? Jeśli gdzieś w domyśle chcę zarabiać pieniądze, no to muszę być, stać się znanym, muszę być rozpoznawalny. W takim razie, co zrobić? Czy to jest potrzebne? Jak to robić? Po co nam to wszystko? I kiedy wczoraj pojawiła się zajawka na temat brandingu personalnego, tego wykładu, od razu pojawił się głos Mai. Jest Maja? Okej. Okay. Cześć Maja. Maja napisała od razu, dlaczego wszyscy mówią o Facebooku? Tam nie było wcale założenia, że to będzie Facebook, ale Maja już uderzyła w temat. Że nie, to... chyba wcześniej tam odnośnie tego... Poprzedniego tematu, tak? Okej. Dobrze, ale to jest oczywiście pytanie w domyśle, tak? Czyli jak wypromować siebie w sieci? Jak pokazać siebie? Jak mówić o sobie? W jaki sposób się prezentować? Na tym nam zależy. Chcielibyśmy być rzetelni, wiarygodni, chcielibyśmy mieć markę właśnie. Być ludźmi, którym warto zaufać. Okej. Branding personalny. Dlaczego? Czy jest potrzebny? Dzisiaj żyjemy w dobie, kiedy właściwie sprzedaje się dużo rzeczy. Zawsze jako grafik ja mogę zadać sobie pytanie, czy jestem najlepszy? I odpowiadam sobie, nie jestem najlepszy. Zawsze znajdą się ci, którzy są lepsi ode mnie. Czy jestem najszybszy? Nie jestem najszybszy. Zawsze znajdą się ci, którzy są jeszcze szybsi ode mnie. Czy jestem najtańszy? Nie jestem najtańszy. No tak, tutaj wychodzi sprzedaż, tak? Można to zrozumieć dziwnie. Ale nie jestem najtańszy. Zawsze można sięgnąć po Tajwan, Chiny i okaże się, że coś można zrobić bardzo tanio. Myślę, że to grafikom jeszcze nie grozi Tajwan czy Chiny, ponieważ tam raczej sprzedaje się wiedzę taką ścisłą, tak? Programiści, informatyka, te dziedziny są dobrze przez te ludy, że tak powiem, reprezentowane. Natomiast kreacja, tworzenie jeszcze nie, ale myślę, że to jest tylko kwestia czasu. Dlaczego? Chcę być rozpoznawalny, chcę wyrobić sobie markę, chcę pokazać, że jestem wyjątkowy, że współpracując ze mną zyskujesz coś. Czym jest to coś? Kiedy? To jest ważne pytanie, kiedy? Ja teraz stanąłem w takim momencie po 15 latach pracy w branży, że okazało się, że nie mogę znaleźć pracy, trudno mi jest gdzieś się załapać. I nagle z bólem stwierdziłem, że mam problem. Dlatego, że moje portfolio jest w rozsypce, dawno nieaktualizowane, gdzieś tam zapomniałem. Póki pracowałem w agencjach czy w innych miejscach, nie było mi ono tak bardzo potrzebne. Incydentalnie współpracowałem z różnymi firmami. Teraz nagle okazuje się, że portfolio nie jest kompletne. Zacząłem pisać bloga w tamtym roku, ale niestety zabrakło mi troszeczkę konsekwencji, a teraz by się przydał. Moje CV okazało się też nie jest zbyt aktualne. To są niby banalne rzeczy, ale tak naprawdę, okej, zapytam, kto z Was ma aktualne CV? Dobre CV? Ja. Nic nie zmieniło. No właśnie. Jednak niewiele osób. Ale to może zdarzyć się w każdej chwili, tak? W każdej chwili możesz być w takiej sytuacji, że musisz szukać pracy. No dobrze, i ostatnie pytanie, jak robić? Maja już tutaj rzuciła ślad, że można to robić za pomocą Facebooka. I ja się z tym nie zgodzę. Facebook nie jest absolutnie, zresztą tak Maju się odpisywałem, że jeśli ktoś mówi, że zrobi coś, zrobi cud, zrobi coś w jedną chwilę, to jest albo wielkim optymistą, albo tak naprawdę mija się z rzeczywistością. Ja jestem byłym basistą, więc opowiem Wam taką historię, że kiedyś poszedłem do nauczyciela basu i powiedziałem mu: Piotrek, słuchaj, naucz mnie takich sztuczek, nie?
naucz mnie, nie powiedziałem mu naucz mnie grać, tylko naucz mnie takich sztuczek, żebym, wiesz, wyszedł na scenę, zrobił show, wszyscy będą klaskać, będą się cieszyć. Mój nauczyciel odpowiedział, nie ma takich metod. Nie da rady tak się nauczyć. Jeśli ktoś na Facebooku, to jest to, co my nazywamy social media ninja, tak? Mówią, słuchaj, 2 dni jesteś wypromowany, nie ma problemu. Czy, nawet nie na Facebooku, gdzieś indziej. Powiedzą, nie ma problemu, wypromujemy cię, pokażemy, że jesteś dobry, że jesteś dobra, że to jest marka, której warto wierzyć. Nie ma cudów, niestety. W tej dziedzinie nie ma. Okej. Wymyśliłem sobie takiego pana no-name'a, pan Grafik Kowalski, no bo jestem grafikiem, więc dlaczego nie? Mam nadzieję, że ci, którzy nie są tutaj grafikami, nie obrażą się. Jak widzimy, człowiek odważny, optymista, jest przygotowany na wszystko. Jak wypromować taką osobę? Jak wypromować grafika? I nie tylko w sieci, jak już mówiłem. Portfolio, pierwsza podstawowa rzecz, prawda? Co ciekawe, jak tak przyglądałem się w sieci temu, co jest zamieszczone, to niestety olsztyńskie agencje reklamowe nie wypadają zbyt korzystnie po swoich stronach. Myślę, że to jest jakaś naleciałość przeszłości, kiedy nie wolno było się, raczej nie wskazane było chwalić się, jakich mam klientów, tak? Wszyscy. Zresztą miałem kiedyś taką rozmowę, no to co umieszczamy w sieci, co pokazujemy? No tylko tych klientów, których już nie mamy. Tych, których mamy, chowamy, nie mówimy nikomu, że z nimi współpracujemy, a o dziwo i tak wszyscy wiedzą w Olsztynie, kto z kim pracuje, tak? Okej, okay, portfolio, bardzo ważna rzecz, to jest truizm, to jest coś, co wszyscy wiemy, ale mało z nas to robi. Zgodzicie się ze mną? Okej, okay, dzięki. Portfolio. Jak to portfolio powinno wyglądać? Powinno zawierać przekrojówkę tak naprawdę, pokazującą nasze możliwości. Potrafię robić to, to i to. Mam chyba przestać chodzić, tak? Przekrojówka. Ja pochodzę jeszcze z takiego pokolenia, które uczyło się samo, jak być grafikiem. Więc zdarzało mi się montować filmy, zdarzało mi się pisać scenariusze do tych filmów, reżyserować je, może to są za duże słowa, ale robiłem dokumenty. Zdarzało mi się robić strony we Flashu, nie we Flashu, składać DDP, czyli taki chodzący kombajn, tak? Który wszystko potrafi. Dzisiaj jeszcze wielu ma takie wyobrażenie. Ja naprawdę cieszę się, że następuje coraz większa specjalizacja i pojawiają się specjaliści, ludzie, którzy są naprawdę dobrzy. Czyli portfolio musi być przekrojowe, pokazywać Twoje możliwości, ale niekoniecznie pokazywać wszystkie prace. Pokazuj najlepsze, nie pokazuj wszystkiego. Ani nie pokazuj tego, co ostatnio robiłeś, tylko pokaż najlepsze prace. Te, za które wiesz, że zdobędziesz może nie laur, ale pochwałę. Ktoś, kto wchodzi na Twoją stronę, patrzy i mówi tak, to jest to. Zamieść informacje o sobie, powiedz, kim jesteś, co robisz, gdzie pracowałeś, o swoim doświadczeniu. I tutaj jest drugi temat, czyli CV. CV nie musi być schematyczne. Ja miałem okazję oglądać wiele CV, jak pracowałem, byłem dyrektorem artystycznym w agencji. Widziałem różne CV, niektóre były bardzo szablonowe, czyli wyjęte ze strony, tylko przepisane, troszeczkę zmodyfikowane, tu się uczyłem, ale widziałem też CV, które daleko odbiegały od normy, pokazujące, zamieszczające na przykład zdjęcie zamiast standardowego, dowodowego, w krwi jakieś umaczane, artystyczne, tak? No ktoś chciał się w ten sposób chyba wyróżnić. Tak. Rzeczywiście osiągnął swój efekt, ale niestety trzeba było wyrzucić to, bo ten człowiek nie budził zaufania. Zresztą, no tak, nigdy nie wiadomo, co się wydarzy po takim sobie. Zresztą widziałem najróżniejsze naprawdę CV, które... Pamiętajmy, że nasze CV podlega ocenie.
Czyli ktoś, kto sobie wpisze nasze imię i nazwisko, ktoś, kto pisze sobie naszego maila do Google'a. Google to troszeczkę pilnuje tego, ale i tak możemy się dostać. Kiedyś przyszedł chłopak do agencji, starał się o pracę, podawał się, że jest rzetelny, tak dalej, i tak dalej. Zaczęliśmy sprawdzać jego maila, gdzie on się loguje, na jakie forum, fora erotyczne, jakieś tam rzeczy, które no niestety pokazywały. Erotyczne to erotyczne. Wiem, że dzisiaj jest liberalizm, więc jeszcze to jakoś ujdzie. Ale na przykład natrafiliśmy na jego wypowiedzi o obecnych pracodawcach. Warto zatrudnić kogoś takiego? Chyba nie bardzo. Wyróżnij się. Wyróżnij się generalnie. Branding personalny polega na tym, aby się wyróżnić. Dlatego, że tak naprawdę, mimo że świadczy usługi, to nie promuje tych tylko usług. Więcej Paweł Tkaczyk w ostatniej swojej prezentacji, polecam wpisać w wyszukiwarkę, jeśli nie znacie, mówi o zawodzie, o byciu freelancerem, ale musimy się wyróżnić, ale pokazać też. Dlatego tak jak mówiłem na początku, znajdą się lepsi, znajdą się szybsi i znajdą się tańsi. Ale jeśli ja jestem grafikiem, to nie tylko, to nie są jedyne moje atuty, które mogę mieć. Czyli nie polega to tylko na tym, że będę lepszy, szybszy i tańszy. Bardzo ważny dla klienta jest kontakt. Jak się porozumiewasz z grafikiem, czy jest rzetelny, czy jest doświadczony, czy jest profesjonalistą, czy nie zniknie za chwilę. Nie wiem, jakie macie doświadczenie. Miałem niestety też ze swojej strony lat temu kilka, że mi nagle komórka ginęła, nie mogłem odbierać telefonu. Niestety, żałuję. Nie, ale nie będę też udawał tutaj nie wiadomo kogo. Blog. Historia blogów to już jest troszkę leciutki przeżytek, dlatego że ich popularność bardzo, bardzo spada, ale myślę, że jest to genialny sposób do tego, aby promować nie tylko siebie, ale promować treści. Żeby pokazywać, mówić o tym, co interesuje, omawiać rzeczywistość, która się wydarza, opisywać ją, mówić o rzeczach ciekawych, pokazywać, co nas inspiruje. Myślę, że wiele osób nie docenia tego, czym jest blog. Niestety blogi mają też swoje minusy. Szybko wpadamy w mentorski ton, szybko zaczynamy narzekać, szybko próbujemy wspinać się po plecach innych, czyli po prostu krytykować innych po to, żeby pokazać, że ja jestem lepszy. Tak? Tamten jest B, ja jestem lepszy. Ostatni taki przykład to jest przykład Andrzeja Ludwika Włoszczyńskiego bodajże, projektanta, który zaprojektował logotyp, właściwie nie tylko logotyp, ale całą strategię weby. No i jest to osoba, która jest doświadczonym projektantem, artystą, wiele tam ma za sobą, ale on był jedną z osób, które bardzo rzeczowo, ale też bardzo mocno krytykował innych. No i w momencie, kiedy on zaprojektował logotyp, ruszyła fala tych, którzy mu to po prostu pamiętali. Pisz bloga, możesz, teraz myślę, że to jest nowa tendencja, tak naprawdę nie nowa, ale wideoblog. Czyli możesz nie tylko pisać, jeśli nie masz talentu do tego, żeby pisać ładnie, czytelnie, krótko, no to możesz nakręcić filmik, teraz masz aparat, półprofesjonalną lustrzankę, już możesz nakręcić świetny film, nie ma problemu. Myślę, że warto w ten sposób promować treści i zamieszczać na blogu nie tylko rzeczy. Zawsze w internecie liczy się unikalna treść. Zgadza się? Niech twoje artykuły będą unikalne, niech przyciągają użytkowników, niech staną się twoimi fanami, niech wchodzą, niech czytają, niech wracają. To jest twoja treść. Dobrze, mamy tutaj media, społecznościówki. Kiedy szukałem ikon do tego, żeby zaprezentować, zobrazować społecznościówki, od razu znalazłem takie ikonki, tutaj jest źródło. Okazuje się, że Sylwia Besz wcale nie jest grafikiem, ale ściągnęła mnie na swoją stronę, dlatego że chciałem szybko wykorzystać ikonki do social media. No i okazuje się, że to jest doskonały sposób, zobaczcie. Prawda? Dawać treści, które zainteresują innych użytkowników. Facebook. Na Facebooku, jeśli już mówimy o Facebooku,
Trzeba na pewno pamiętać o tym, a wiele osób nie pamięta, to jest też truiz, ale wiele osób nie pamięta, co zamieszczamy i kiedy zamieszczamy. Dlatego, że nasz pracodawca ma dostęp do, może mieć dostęp do naszego profilu, prawda? Jeśli się okaże, że w ciągu, w trakcie pracy umieszczamy tysiące linków, no to nie wystawia nam dobrego świadectwa. Co umieszczamy? Co zamieszczamy na tym profilu? To też jest bardzo ważna rzecz. Nie mieszajmy życia prywatnego, jeśli ktoś już jest nastawiony oczywiście na branding personalny, na to, żeby wypromować się w sieci. Nie mieszajmy swojego życia prywatnego z tym, w naszym profilu, z tym życiem zawodowym. Niestety wielu z nas się zdarza, wczoraj akurat tak zobaczyłem, że Wojciech Zalot z agencji krakowskiej Handmade umieścił pełen słów powszechnie uznanych za obraźliwe wpis na temat tego, co on sądzi o swojej pracy. Szybciutko zlikwidował ten wpis, ale jednak zdarza nam się, kiedy jesteśmy uniesieni emocjami, żeby zamieścić taki wpis. Generalnie, jeśli używamy Facebooka czy innych tego typu portali, platform, myślę, że to jest dobra rada. Linkujmy do siebie. Nie linkujmy Facebooka do Facebooka, tylko linkujmy do siebie. Nam zależy na tym, żeby ten użytkownik, który jest naszym znajomym, trafił na naszą stronę, do naszego portfolio czy do naszego blogu i tam wyrabiał sobie o nas zdanie, a nie tylko po tym, co umieszczamy na Facebooku, Twitterze czy tego typu rzeczach. No i teraz tak, mamy rzeczywistość. Pięknie wszystko mówimy o tym, co możemy, jak możemy siebie wypromować, w jaki sposób możemy pokazać, że jesteśmy fajni, tak, w cudzysłowie, fajni. Natomiast to jest jak opakowanie w sklepie. Możemy wykreować siebie na ludzi, którzy wiedzą wszystko, którzy są fachowcami, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie. Natomiast kiedy przyjdzie zderzenie z rzeczywistością, to niestety okaże się, co jest w opakowaniu. Tak? Także najlepiej wykreowany, nawet jeśli ktoś komuś zleci, żeby ciebie promował, jeśli okaże się, że pudełko jest puste, no to niestety już potem nie nadrobisz. Masz tylko kilkanaście sekund na to, żeby wyrobić sobie dobre pierwsze wrażenie. Więc na Facebooku też na przykład bardzo ważna jest, najważniejsze jest, nie najważniejsze, ale bardzo ważna jest fotka, jaką zamieszczamy. Tak? Tam też się zdarza zamieścić dziwne fotografie. Pokazujmy radosnych, wesołych ludzi, z którymi chce się po prostu pracować, a nie jakichś dziwaków, nerdów, którzy mają długie włosy, są tłuści i tak dalej, i tak dalej. Tu wyobraźnia może daleko. Resztę raczej nie namawiałbym do tego, żeby photoshopować swoje zdjęcia, bo to też ma krótkie nogi. Później może być rozczarowanie i to co mówiłeś, z epoku mamy na miejscu. Kilkanaście sekund na to, żeby pokazać, jaki jestem, ale potem zostają następny czas, w którym ty musisz pokazać, że jesteś profesjonalistą. Musisz pokazać, wielu z nas, okazuje się, jest problem. Nie potrafimy zrobić wyceny. Nie potrafimy ocenić swojej pracy. Ile to będzie kosztowało? Proste pytanie klienta. Ile to będzie kosztowało? No... Bywaj tak. Załóżmy sobie jakieś widełki. Powiedzmy sobie, ile nasze usługi kosztują. To wszystko jest pewien szablon. Jeśli zrobiłeś już w swoim życiu 50 ulotek DL, mniej więcej wiesz, ile to będzie kosztowało. I ile będzie kosztowało to ciebie czasu, tak? To są niby proste rzeczy, ale wielu z nas ma problem. Oferuj zawsze najlepszą jakość. Ja jestem zdania, że czasami warto stracić pieniądze, bo przeliczyłeś się na przykład w projekcie, niż stracić dobrą opinię. Czasami wolę dopłacić do czegoś, bo okazało się, nie mówimy o sytuacjach, kiedy klient ma nowe pomysły, ma nowe wymagania i wtedy doliczamy, obliczamy na nowo kosztorys. Natomiast jeśli się okazało, że tobie wydawało się, że to będzie krócej, że to będzie łatwiej, to nie w takim momencie nigdy, moim zdaniem, nie wymagaj dopłacenia jakiejś kasy, bo to niestety obróci się przeciwko tobie. Bądź rzetelny, bądź profesjonalny i myślę, że to, co było tutaj mówione, klient
oczekuje, że rozmawia z osobą, która wie na ten temat, może nie wszystko, ale bardzo dużo. I wielu przychodzi i pyta, rozmawia z nami na zasadzie, a może wie pan co, nie jestem przekonany. Twoim zadaniem jest go przekonać do tego, że to jest dobre. Oczywiście nie namawiam do tego, żeby kłamać, tylko żeby klient wiedział, że ty wiesz, o co ci chodzi. To, co było mówione w pierwszej prezentacji. Myślę, że to są takie proste rzeczy i to są truizmy, ale jeśli każdy z nas dobrze podejdzie do tematu, to możemy, naprawdę wierzę w to i widzę przykłady, tak jakby tutaj Paweł Tkaczyk, do którego się odnoszę, są osoby, które bardzo dobrze wykreowały swoją postać, swoją markę, swoją firmę i są rozpoznawalne, ich produkty, ich usługi cieszą się powodzeniem, co widać po prostu po ilości portfolio, no i pewnie po kasie, ale nikt już do kieszeni nie zagląda. To wszystko. Wiem, że to jest tak szybko i po łebkach, ale jeśli macie jakieś pytania, to mogę na nie odpowiedzieć. Wiesz co, to jest ciekawe pytanie. Jesteś dobrym obserwatorem, bo akurat jestem kaznodzieją. Czy są osoby, którym odmówicie swoich usług? Czy są osoby, którym odmówicie swoich usług? Na przykład jakiś nielubiony polityk, nielubiona gwiazda? Jeśli tak, to proszę o przykład. Okej. Myślę, że z polityką, mariaż z polityką zawsze jest niebezpieczny i rzeczywiście możemy być kiedyś pociągnięci do tego, że ci współpracowali z tą frakcją, a ci z tamtą, ale tak naprawdę, jeśli jesteśmy profesjonalistami, potrafimy obsłużyć wszystkich. Tobiek to brzmi. Mówiłeś, że w portfolio wstawiasz najlepsze prace, tak? Mm-hmm. Powiedzmy, że masz super klienta, naprawdę, robisz Leroy Merlin, powiedzmy projekcie, tak? Nie wyszedł ci. No nie wyszedł ci, przepraszam, nie wyszedł ci ten projekt. Ale to jest taki klient, który pociągnie kolejny, bo jeżeli masz w portfolio dobrego klienta, tak. Tylko, że masz słaby projekt, no po prostu słaby, z pierwszego klienta, przeproszeniem, tak? No bo jest taka możliwość, bo taki klient już ma jakieś wymagania, prawda? I on tam jak przynosi jakieś kolorki, nie wyrzuci ci ten projekt, wstawiasz go do portfolio, czy nie? On może pociągnąć ze sobą kolejne projekty, mówisz, że wrzucasz najlepsze, no a te gorsze, ale z dobrym klientem, co z nimi robisz? Znaczy tak, mi zdarzyło się umieścić, bo wiesz, projekty w pierwszej fazie, tak? Czyli powiedzmy nie zepsute przez klienta. Oczywiście to jest zawsze ryzyko, ponieważ klient może sobie nie życzyć. I jeśli sobie nie życzy, to ja nie będę się upierał przy tym, żeby ten projekt funkcjonował w sieci. Ale rzeczywiście klient rodzi klienta. Mieliśmy taki przykład, kiedy pracowałem w Studio Off, że strona Studio Off była naprawdę prosta, ona do tej pory taka jest. Przyszła klientka, która powiedziała, że trafiła do nas właśnie ze strony. Byłem bardzo zdziwiony tym faktem, że tak się stało. Ale jej argument, wy pracujecie dla tych i dla tych. Dokładnie na tej zasadzie. No, no to wystarczyło, nic więcej. Że często jest tak, że nie najlepsza praca, a klienci dają ci najwięcej możliwości. Tak. Tak? Zgadzam się. Możesz mieć słabsze prace, ale dobrych klientów i naprawdę zgłosić do ciebie dobra agencja. Więc to niekoniecznie jest tak, że po prostu rzuci się najlepsze. Poza tym ty nie wiesz, które są prace najlepsze. Ty musisz to gdzieś rzucić na serwis, upewnić się, ludzie muszą ci powiedzieć, tak? Więc to mi się wydaje, że nie do końca jest tak, żeby rzucać najlepsze. Myślę, że jesteśmy w pewien sposób. My nie wiemy, które są najlepsze. Musimy spytać się publiki, tak? Czyli najchętsze, tak? Tak, ale one niekoniecznie mogą ci przynieść. Zgadza się. Myślę, że tutaj nie powiedziałem jeszcze o takiej rzeczy, o której warto powiedzieć, dlatego że w sumie wszyscy chwalą się, że pracują dla Coca-Coli, dla Pepsi, tak? Czyli no, tych górnych brandów. Natomiast aż się ciśnie na usta pytanie, dlaczego, sorry, nie będę już machał, aż się ciśnie pytanie, dlaczego umieszczają, skoro jest silniejsze ode mnie. Myślę, że warto umieć napisać, jaki był zakres naszej pracy. Jeśli firma zajmuje się oklejaniem samochodów i sam fakt, że umieści gotowy projekt na samochodzie, no to nie oszukujmy się, ich wkład był w to bardzo, bardzo mały. Tak? A często graficy też popełniają taki błąd, jak przed chwilą powiedziałeś. Jest coś takiego, że agencja ma grubego klienta, powiedzmy do weba, to się tyczy weba teraz, tak? I jest na przykład 10 freelancerów, którzy po prostu
robią te zlecenia, tak? Mhm. I oni wstawiają te wersje, które nie przeszły, tak? I oni się tym też chwalą właśnie dlatego... Mało tego, jeszcze dalej. Są ludzie, którzy projektują na przykład dla Coca-Coli. Ja mogę zaprojektować coś dla Coca-Coli, tak? Dokładnie. To nie jest coś, co zostało zamówione przez Coca-Cola, ani przez dom mediowy, który obsługuje Coca-Colę. Ale wiele takich projektów, Absoluta bodajże, tak? Absoluta ogłosił konkurs, więc to tu się pokrywają te rzeczy, ale wielu grafików zrobiło ten projekt tylko po to, żeby pokazać, że potrafią, albo co potrafią, że mają wyjątkowe podejście do tematu. Czy to jest dobre, wrzucenie takiego projektu? Myślę, że tak, że to jest dobra sprawa, ponieważ pokazuje twoje możliwości. Mam pytanie, a co z prawami autorskimi? Bo tak naprawdę prawa autorskie do projektu przechodzą na firmę, a nie na kogoś, kto tak jakby je wykonał. Znaczy tam są prawa majątkowe, prawa autorskie, tak? To są dwie różne rzeczy. Oczywiście myślę, że każdy z nas może się liczyć nawet z legalnymi, w cudzysłowie, legalnymi projektami, że klient może sobie zażyczyć, że chce, aby on został zdjęty. Co wtedy? Można iść oczywiście do sądu i pokazać, że jednak mogę umieszczać te projekty w swoim portfolio, ale to jest wybór do nas, należy do nas. Czy jest możliwość oszacowania zysku, czyli przedłożenie klientowi, że on zyska na Państwa usługach tyle i tyle, już nie, pieniędzy, dóbr, zasobów, coś takiego? Na usługach, tak? Myślę, że to jest w ogóle podstawa. Sprzedajemy korzyści. Jaką korzyść uzyska klient? Tak naprawdę klienta nie interesuje, czy on będzie miał wyczesaną stronę, czy będzie miał ją zrobioną w najnowszej technologii, czy będzie miał najświeższy projekt, tylko czy zarobi na tym pieniądze. Tak? Sprzedajemy korzyści. To jest jasne, tak działa reklama. Tak samo na takiej samej zasadzie kupujemy produkty, kupujemy korzyść. Jaką korzyść będę miał? I to nie jest tylko fizyczne, ale też czy dobrze się poczuję. Tak? To jest konkretna korzyść. Muszę czuć się dobrze. Czy trafiają się firmy, które, jak mówiłeś o pisaniu bloga, trafiają się firmy, które potrafią pisać jakieś tam posty na blogu w imieniu człowieka, którego branding tworzycie, tak? Czyli on nie ma w tym żadnego wkładu i robicie mu jakiś wizerunek, o którym on ma tylko jakieś tam ogólne pojęcie, ale całkowicie on nie włożył tam ani jednego słowa, żadnego posła. Myślę, że jeśli mamy człowieka, to nie ma rzeczy niemożliwych i to może się zdarzyć. Nawet nie sugerował, tylko radziłbym tego nie robić. Internet ma to do siebie, że wszelki fałsz, wszelka prawda prędzej czy później jest wywlekana na światło dzienne i tylko ty tracisz. Ale masz doświadczenie, czy zdarzało się coś takiego, czy to jest częsty przypadek? Nie, myślę, że nieczęsty, może nieczęsto ujawniany, no ale to jest kwestia rzetelności. Myślę, że to badania pokazują, że okazuje się, że Polacy bardzo ufają internetowi. Jest bardzo wiarygodny. To, co jest umieszczone w internecie, jest prawdą. Niestety tak jest. Jeszcze nie ma tej weryfikacji. Przypadkiem jest to przykład Obama, który wygrał kampanię za pomocą Twittera, a ostatnio powiedział, że żona nie wiedział, że ma Twittera. No właśnie, czyli czysty piach. Czy otrzymujecie zlecenia typu rebranding, czyli ktoś kiedyś, nie wiem, chciałby promować, nie udało mu się, zgłasza się do Was, poprawcie mój wizerunek, bo przekleństwo. Tak, zgadza się. Nie tylko dlatego. Tutaj był podawany przykład, bo już mi się znudziło, już nie mogę patrzeć na to logo, tak? Oczywiście, myślę, że to jest naturalne. Zresztą, kiedy obserwujemy sobie ostatnie rebrandingi, zmiany, tendencje do upraszczania logotypów, no to myślę, że to jest nieuniknione i bardzo fajne, bardzo pożądane, ponieważ w ten sposób możesz zrobić naprawdę ciekawy znak, bo taka prośba jest jednocześnie wyrazem odwagi klienta. Tak, który jest gotów zmienić swój znak, do którego jest przywiązany. Jest jakiś oszacowany czas? Ile mniej więcej przeznaczacie na zmianę wizerunku jakiegoś człowieka bądź firmy? Zawsze trzeba szacować czas. To jest podstawa. Czy to jest nowa firma, czy już istniejąca? Tak? Mhm. Najlepiej jest ustalić w ogóle widełki, czyli jest tak, że możesz sobie oszacować i to jest po prostu twoja kwestia umówienia się z klientem. I to jest najprostsze. Zawsze najlepiej mi się współpracuje z takimi ludźmi, którym stawiam warunek. Czyli pracujemy w przeciągu tygodnia, dostarczam projekt, dopuszczalne są trzy poprawki. Tak? Za każdą
następną niestandardową jakąś rzecz, są dopłacane pieniądze. Tu było zresztą mówione, że pieniądze naprawdę stawiają do pionu, dlatego że miałem zresztą taki przykład, projektowałem okładkę dla zespołu muzycznego i raz mi udało się zaprojektować ją niestety nie po mojej myśli, dlatego że pozwoliłem sobie na mnóstwo zmian, na ingerencji, więc następnym razem powiedziałem, że mamy 2 tygodnie, oni muszą dostarczyć wszystkie materiały. Od tego momentu 2 tygodnie ma być zamknięty projekt, jeśli nie, to będą doliczone następne pieniądze. Każde poprawki powyżej 3 są liczone pieniądze. W ciągu tygodnia zamknąłem projekt. Naprawdę. Słuchajcie, wiem, że to jest wielkie, wydaje nam się, że to jest ryzyko i tylko wielkie firmy mogą sobie na to pozwolić, ale tak naprawdę z mojego doświadczenia wielu klientów lubi rzeczowych ludzi, którzy wiedzą, czego chcą. Ja oferuję usługę, ty oferujesz usługę. Jeśli jesteś rzeczowy, wiesz, jesteś profesjonalny, wiesz, czego chcesz, to klient to na pewno doceni. A jeśli sobie pójdzie taki klient, bo zdarza się, czasami się okazuje, że to nie jest tak naprawdę wielka strata, bo straciłbyś mnóstwo czasu no i energii. Czy są jakieś szablony postępowań po kampanii, że zarówno klient daje tylko swoje imię, nazwisko i suite w wodzie z lusterkiem i cała kampania rusza? Czy to jest na tyle spersonalizowane działanie, że niestety nie da się tymi trzema artefaktami? Myślę, że w momencie, kiedy mamy kreację, trudno jest tutaj powiedzieć nam o tym, że coś jest standardowe, ale z mojego doświadczenia, tego kilkunastoletniego, wynika, rzeczywistość pokazuje, doświadczenie pokazuje, że jednak wiele rzeczy da się standaryzować. Okazuje się, że i myślę, że najlepiej działa nam się w momencie, kiedy mamy właśnie jakieś ramy, ustalone reguły postępowania. Klientowi jest lepiej, nam jest lepiej. Myślę, że to jest coś, o co warto walczyć. Na przykład, czy używać CRM-u? Tutaj są graficy? Nie ma w ogóle. Czy wasze firmy, czy osobiście używacie CRM-ów, systemów zarządzania projektami? Nie, to projektami, czy klientami? Nie, tak, te aplikacje często się przenikają. Czy klientami, czy projektami? Tak, bo są mniej lub bardziej rozbudowane. Ja kiedy badałem ten problem tutaj, znaczy badałem, nie jestem naukowcem, ale kiedy przyglądałem się firmom w Olsztynie, okazuje się, że jednak niewiele używa CRM-ów, a jeśli już chcą użyć tego systemu zarządzania projektem, no to wychodzi to bardzo koślawo. Ale spójrzmy z naszej perspektywy. Jeśli ktoś wysyła do nas przesyłkę, śledzicie przesyłkę, jak idzie? Nie chcielibyście wiedzieć, na jakim etapie jest wasz projekt? Bardzo fajna rzecz, ale wymaga niestety od nas, wstety, bo ja myślę, że to jest stan, do którego musimy dążyć, konsekwencji, odpowiedzialności, no i całego zgrania firmy, tak? Żeby projekty nie utykały w którymś miejscu i nagle się kończą, wiszą w przestrzeni. Jeszcze tylko jedno mogę? Chciałbym dodać, się rozwinąć się to, co wcześniej na temat promowałem się, nie? A co na temat są jeszcze takich gratisów? Bo mi wydaje się, że to jest dobre, nie? Wrzucasz na Stock Exchange'a czy cokolwiek. Coś robisz za darmo, nie dostajesz za to żadnej kasy oczywiście, prawda? Ale nie wnosząc z tego jakiejś korzyści, gdzieś tam swojego linka gdzieś wplatasz. Ja sobie ustawiłem tak i ta zasada mi się sprawdza w życiu. Jeśli robię coś gratis, jeśli robię coś dla kogoś za darmo, to jest to naprawdę za darmo. Czasami jestem stawiany w takim dylemacie, tak? Czy kolegom, przyjaciołom, jakiemuś stowarzyszeniu, fundacji zrobić coś za darmo. Jeśli postanawiam sobie, że zrobię coś za darmo, to robię i robię to bez bólu. Tak? Nie żałuję, że straciłem czas. Po prostu to jest moje postanowienie, moje tak znaczy tak, moje nie znaczy nie. Natomiast tam, gdzie biorę pieniądze, to biorę pieniądze, bo to jest mój zawód, to jest to, z czego żyję. Warto robić takie rzeczy, ale to wszystko musi mieć umiar, bo łatwo jest przesadzić i może być więcej gratisów niż zarobek.